Siemaneczka, raz Life in Poland. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od kawalereczki. Także wróciliśmy z delegacji z Warszawy i jesteśmy tutaj. Także jest Ryszard. Dokonał tutaj z Markadiuszem. No Markadiusz to robił elektrykę, także zaraz wam pokażę. Tak wygląda makaron, który sobie tutaj pójdzie. Będziemy i tak naddawać tutaj grubość, także poleci płyta tutaj. Także tu będzie ścianka. Także tu Marek wypuścił i już, że tak powiem, o, to rozrwałem. Tu w ściance po prostu do przełącznika, do oświetlenia, także jest na środku. Tutaj również. Tymczasowo mamy skrzyneczkę, tak jak mówię, tu pójdzie skrzynka wtedy na górę. Na razie tak wygląda makaron, także parę obwodów już jest puszczonych. Tam wychodzi główny kabel zasilający to mieszkanie, ponieważ główny bezpiecznik przedskrzynkowy jest na klatce, także przed naszą skrzynką jeszcze jest główny ten. Dobra, tak jak widzę, był pan od gazowni, także ściągnięty jest zegar, także będziemy likwidować tą rurę tutaj idącą do wcześniejszej gazówki. Także tutaj Ryszard już poszpachlował, praktycznie mieszkanie jest na dwa razy poszpachlowane całe, w całości. Tutaj będziemy musieli tylko ściankę postawić. Pan Tomasz dowiózł nam profile do tego zadania. Także tutaj jeszcze jest stare wejście. Jeszcze chłopaki nie robili. Czekamy na profile, nie? Także sobie tutaj zabudujemy. No i oczywiście tutaj stanie ściana z wejściem 70 pokojowej, nie? Także tutaj będzie sypialnika. Taka mała, bo mała, ale zawsze na kawalerce jest osobne pomieszczenie, także jest gdzie po prostu się zrelaksować w ciszy i spokoju. Mimo tego, że tutaj, tutaj będzie ściana, ściana telewizyjna, także jeszcze tutaj tunel będzie wstawiony, mamy regipsiki, także tu będzie tunel. Dobra, przerzuciliśmy sobie graciarnię, na razie rozglądamy się tutaj, także prace tutaj będą teraz szlifowanie, także będziemy sobie szlifować to mieszkanko pomału i stawiać sobie ściankę, ale tymczasem się przerzucimy teraz na tą większą inwestycję, jedziemy tam pofugować i oczywiście silikony po prostu zamykamy już tamten rozdział prac i przerzucamy się wtedy z całymi siłami tutaj na tą kawalerkę i będziemy sobie działać, także będziecie na bieżąco. Także kto jest pierwszy raz i się u mnie spodoba, także zasubskrybuj, zostaw komentarz i łapeczkę w górę dla motywacji. A my się teraz z Ryszardem przerzucamy na tamtą inwestycję. Także bądźcie na bieżąco i lecimy dalej. Siemaneczko, aktualizacja postępów prac na tych łazienkach. Także moi kochani widzowie, na tych łazieneczkach silikoniki już wszystko porobione. Widzicie, światełka już porobione, także my tutaj już się żegnamy pomału z tymi łazienkami. Także tu już silikony porobione. Jak widzicie, tutaj też już prace postępują wykończeniowe. Tutaj tą łazieneczkę również sobie lusterka już wiszą. Tą też mamy całą już w silikonach. Tutaj zostały białe montaże. Również tutaj chłopaki też porobili elektrykę. Także te dwie łazienki też już mamy na gotowo. No i oczywiście górna łazienka. Sobie idę, siemanko. Może górna łazieneczka też. Moi widzowie, jest zrobiona, przejdę się, pokażę wam. Przed chwilą kończyliśmy z Rysiem. Może idę sobie zobaczyć postępy prac. Także tu przed chwilą kończyliśmy silikoniki. Także tutaj też widzicie, lustra są pozakładane. Jedno, drugie. Także jest moc. No mówię, wszędzie silikony w narożniki poleciały przy podłodze, także my mamy zakończone, czekamy na akcję biały montaż, aż tutaj się wszystko ogarnią. Powiem wam szczerze, że wywaliłem chłopaków, żeby nie przedłużać mi roboty. Tu mamy jeszcze wszystko do szlifowania. Ej, wyrzuciłem, chciałem kończyć, bo nie ma czasu. Także tak to wygląda. Nie nagrywałem od przyjazdu z Warszawy, za chwilę wam poopowiadam czemu tak się stało, a nie inaczej. Troszkę problemów się nagromadziło, troszkę spraw musiałem, że tak powiem, porozwiązywać. Głowa eksplodowała od ilości problemów i tego, że w
tyle pieniędzy muszę znów wydać na jakieś pierdoły. Także za chwilę wam zaktualizuję, jak się znajdziemy na mieszkanie z Rysiem. Także my lecimy się przenieść. Także do usłyszenia za chwilę. Aktualizacja taka szybka dla was, to była chwila. Dla nas musieliśmy się troszkę przerzucić ze sprzętem i ze wszystkim. Dobra, jesteśmy na tym mieszkanku, na tej kawalerce. Także postępy prac. Zaczęliśmy sobie wszystko szlifować, także to pomieszczenie jest poszlifowane. Rysiu sobie teraz wziął halogenik i będzie leciał sobie narożniczki wszystkie, nie? Naokoło. Tunel zrobiony, jak widzicie, tutaj kiedyś były drzwi. Także jest już zaślepiony, tunel zrobiony. W sobotę będzie u nas Mareczek składać skrzynkę, ponieważ tutaj już też jest dołożone wszystko, także sam tylko makaron został. Wszystko jest dołożone tu na domofon, wypuszczone przewody. Także tu będzie na wejście domofon, troszkę wyżej albo niżej. Tu będzie przełącznik, no tak było, tak jest, zostaje. Dobra, także drzwi mamy wymienione na większe. 10 cm musiałem ścinać sobie, nie? Także w żelbetonie było troszkę roboty, także pół dnia mi zeszło na ścinanie tego całego narożnika oraz wysokości troszkę większej, nie? Także tutaj prawie 5, tutaj ponad 10 ścięcie, także ten postawiona ścianka z GK, z jednej strony podwójna wygłuszona watą, tu pojedyncza, także ściana stoi, tak to wygląda, także mała sypialnienka już się zrobiła, również poszpachlowana i przygotowana już do szlifu, także tak jak widzicie, tutaj drzwi już zniknęły, także tu mamy zrobione, ściankę również mamy zrobioną, także jest przesunięcie, także tyle się przesunęliśmy, jak widzicie, kawałek jest cofnięte, zabrane z przedpokoju, drzwi się otwierają na tę stronę, ta część będzie ten. Tutaj futryna również została obrobiona, wyrzucona, obrobiony kątownikami, tak to wygląda. Przejdziemy tutaj do korytarzyka, także mówię, aktualizację wam zgrywam, także tutaj paskudna rura gazowa również została zamaskowana tym słupkiem. Oczywiście otwory wentylacyjne w razie W. Jest plomba założona przez gazownika. Wszystko jest zgodnie ze sztuką zrobione, ale w razie co zawsze jest zostawione, żeby można było, czy tam się coś nie rozszczelniło. Wstępnie łazienka, graciarnia, nie? Zakupy, gebelit zakupiony. Na razie korzystamy z tego. Wstępnie mamy wszystko, hydraulikę poprowadzoną. Tutaj na razie jest graciarnia z narzędziami, oczywiście ta paskudne rury, co widzieliście, kominówki również zostały zasłonięte. No i jak widzicie, odpływówki żeliwne nie ruszamy. Tutaj będzie trójnik, ponieważ tu będzie znajdować się zmywareczka. Nie, gdzieś tutaj będzie szafka, tu będzie zmywarka. I rurkami co poleciliśmy z wodą i odpływem również, ponieważ tu centralnie przy oknie będzie się znajdował z lewo zmywak. Także tutaj będzie, także rurki już wstępnie sobie normalnie z wody korzystamy, jest zrobione. No i zacząłem tutaj szlifować sufit. Także mamy nowego wariata. Odkurzacz jest nowy. I to jest to właśnie, co za chwilę zacznę wam opowiadać delikatnie, nawiązując, ponieważ parę dni nie nagrywałem, bo wywaliło mi głowę. No, moi widzowie, natłok, że tak powiem, wydatków, no nie każdego cieszy w życiu. Tym bardziej mnie też nie cieszy, gdy zarabiam ciężko pieniądze, tak? Zaraz się z nich, że tak powiem, cieszyć, wydając je, nie wiem, na jakieś przyjemności, zachcianki lub inne rzeczy spędzone z rodziną, żeby tej chwili zapamiętać, bo jak dobrze wiecie, życie to są chwile, jak to mówią. A nawiązując do tego, że nie nagrywałem jakiś czas, to zacznę od tego, że kończąc robotę w Warszawie pechowo, pechowo lub po prostu, no sprzęt już odmówił po roku czasu użytkowania, także odkurzacz mi padł, w Warszawie się spalił, także makitę mamy nową, także przed chwilą widzieliście, makita jest nowa, to jest jeden wydatek. Telefon mi padł w Warszawie, to jest drugi wypadek. Wydatek, przepraszam, wypadek i wydatek. Wypadek, no bo nie musiało to być.
Pasia, wypadło. Dobra, i żeby jeszcze życie miało smaczek i żeby było jeszcze lepiej tego wszystkiego, po powrocie, w pierwszy dzień po powrocie z Warszawy, wypadł mi Eweliny telefon na kafelki i bęk ekran. Także zakup drugiego telefonu również nastąpił, także mówię wam, rozchody się zaczęły. Przychody i rozchody, także rozchody się zaczęły pięknie, żeby było jeszcze cudowniej, skontaktowałem się z warsztatem, gdzie oddałem Vivaro. Ktoś tam kiedyś mnie się pytał, czy Vivaro w ogóle kiedykolwiek wyjechało z warsztatu. Tak, na początku było naprawione i od początku, że naprawy tam z początkowo były problemy, żeby doprowadzić je do stanu użytkowania, ponieważ był, że tak powiem, zapuszczony. Nie dbał ktoś o niego, także tam wtryski były regenerowane, cudawianki, jakieś czujniki i inne rzeczy takie eksploatacyjne jak olej, filtr, to już tam kiedyś wam mówiłem, także to było na początku. Też ciężkie pieniądze na to wydałem, żeby doprowadzić go do stanu użytkowania i on jeździł parę miesięcy. Moi kochani, byliśmy nawet w Starogardzie, gdziekolwiek indziej byliśmy. Jeździł cały czas. Po przyjeździe z delegacji zatankowałem na innej stacji, ale to za chwilę. Dobra, po przyjeździe po prostu zacząłem tą nową, większą inwestycję tutaj na tych trzech łazieneczkach. Co przy chwilą widzieliście, kończyliśmy silikon, że tak powiem, po przyjechaniu. Coś zaczęło z nim się dziać, tak? Zaczął słabo palić, później w ogóle już nie odpalał, później tylko odpalał na plaka. Że tak powiem, już mi się nie chciało dawać do tego samego mechanika, bo twierdziłem, że no coś tam, że tak powiem, nie zrobił do końca rzetelnie. Ja później musiałem po nim poprawiać, dlatego to tak wychodzi, że co chwilę niby coś się... Nie, po prostu poprawiałem tam po nich, także już swoimi siłami, siłami znajomego, który coś tam się zna na mechanice, także jakoś daliśmy radę i pojeździliśmy nim jeszcze jakiś czas i parę miesięcy. Dobra, płynąc do brzegu, no wróciwszy, że tak powiem, znów zaczął szwankować. Już mówię, nie daję go gdzieś tam do pobliskich tam warsztatów, gdzieś tam przydomowych, wiecie jak to ten. Mówię, dam go do autoryzowanego warsztatu, mówię, zapłacę troszkę drożej, jego zrobią naprawdę pikabelu. No taki był zamiar i z taką myślą oddawałem. No ale minęło tam, dzwonią do mnie panie, bo tutaj jest wężyk pęknięty przy pompie. Pan zdiagnozował, że to pompa, może tam gdzieś nieszczelność łapie. Ta część jest tylko w ASO dostępna. No, chłopakom się trafiło, bo akurat wiedziałem, że to jest pęknięte, bo mi to pękło w rękach, gdy wymieniałem tam przewody, wszystkie paliwowe, nowe i po prostu ten trójnik mi pękł. Oczywiście on tam był klejony rzemieślniczo, żeby coś tam jeszcze pojeździło to z nami. Także jakiś tam czas pojeździł. Wiedziałem, że ten trójnik jest tylko w ASO dostępny, to była oryginalna część, także 2 tygodnie czekania na nią. Także mówię, dobra, no dobra, i tak jestem w delegacji, to rób tego, nie? Poczekam tam, mi to nie wadzi, nie ziemi nie parzy, jak to mówią. Dobra, rób tego. I przez czas, gdzie byłem w Warszawie, przyszła ta część, dobra, super, założyli. Zdążyłem wrócić i w dzień powrotu dzwonią do mnie przy sobocie. Wie pan co? Pan ma przewody na silniku poprzerywane, prądy łapią, coś tam, oni nie mogą błędów szczytać, co chwilę im co innego wywala. Mówię, o kurna, co jest do ciula? Kable poprzecierane, może jakieś myszy się wdarły czy coś, nie? Ale mniejsza o mniejsza, nie? Mówię, kurna, następne wydatki, ale mówię, już nawet szukałem kabli silnikowych, powiem wam, ale coś mnie tknęło, mówię, dzwonię do kolegi elektromechanika samochodowego. Serdecznie pozdrawiam, Przemek, byłem u niego dosłownie obok tego zaprzyjaźnie z niby ASO, takie wiecie, nie? I on tam robi i mówię do niego, wiesz co, bo tutaj mam wstawiony samochód, słuchaj, zaczynają jakieś kable wymyślać, mówię, żebym znów nie trafił na wymieniaczy, a zacznę wymieniać, a to się okaże,
myślałem, że filtr paliwa zapchany albo co, nie? Mówi, wiesz co, idź do nich, kupel mi mówi, idź do nich, ja oni ci pokażę, gdzie są te poprzerywane kable, zrób mi zdjęcia i przyjdź, to ja ci to najwyżej powiem, czy ci to zrobię, czy nie. No dobra, udaję się do warsztatu, no to gdzie macie te kable poprzerywane, nie? No panie, no tu i mi zaczął czarować, nie? No przecież jak jest przerwany kabel, no na chłopski rozum, panie, tutaj pokazuje, widzi pan, miedź widać, tutaj pokazuje panu, miedź widać, a nie, no tu ba. Ja mówię, ba, to wy go szykujcie, ja go stąd zabieram. Tak się skończyło i powiem wam, że znajomy mi polecił warsztat. Zabrałem stamtąd wiwaro, zawieźliśmy gdzie indziej do innego warsztatu. I powiem wam, zdiagnozowali w jeden dzień. Dzwoni do mnie na drugi dzień, panie, jak to ma kurczę działać, jak pan ma pół na pół paliwo z wodą? Pół! Co? Jak to? No przecież wszędzie zawsze tankuję tak samo, ale przypomniało mi się, że po zmianie na tą inną inwestycję tankowaliśmy gdzie indziej. No to kurczę, no patrzcie, faktycznie, ty, możliwe, że gdzieś chrzczone było, nie? Nawet mi wysłał, że wyciągnie fit i da naprawdę we fit, że pół na pół ten. No dobra, panie, to my przepłukamy to wszystko, cały układ i się módlmy tylko, żeby wtryski nie dostały, albo pompa. No i przepłukali i jakby to wam powiedzieć, wtryski, które były regenerowane rok temu, dostały po dupce. Zaczęły przelewać, dlatego on nie może odpalić, bo od razu leci na przelew, a jak odpalisz go z plaka, w chwili kurczę gaśnięcia, no po prostu próby przelewowe już zrobił tutaj mechanik, także wtryski do wymiany, także uwierzcie mi, że głowa mi eksplodowała, kolejne wydatki, jak nie odkurzasz dwa telefony, teraz ten przewód tam w jednym warsztacie płaciłem grube pieniądze, bo to z ASO zamawiane, tak, oryginalna część w ASO zamawiane, także też troszkę kosztowała za taki trójniczek prawie 500 z wymianą, a to dosłownie plastikowe takie małe coś, wielkości 2 cm na 4. Także już się fajnie zaczęło, a jeszcze słyszę tutaj wtryski. Mówię, no nie wierzę, pewnie z tysiaka za wtrysk, 4 wtryski, 4 tysiące. Mówię, no i tak to się skończyło. Dodatkowo jeszcze tutaj inne wydatki w postaci, co nam tutaj się jeszcze nagromadziło. Wtryski, no co, elektryka tutaj Mareczkowi, tutaj wypłaty i inne pierdoły i opłaty i ZUSy, SRUSy i alimenty i kurna jeszcze to, tamto i... Tak ja wam wcześniej mówiłem i troszkę mi głowa siadła. Z tego względu chciałem odpocząć, zaszyć się w ciemnym pokoju, przykryć się i najlepiej płakać do poduszki. Boże, czemu zawsze to ja, czemu zawsze ja? I na adwokata 5000 i na to 4 i tam tyle i tyle i znów Arek musiał polecieć w tysiącach, grubych tysiącach. I naprawdę mi głowa już eksplodowała z tego wszystkiego, bo zamiast, że tak powiem, w cudzysłowie, odkładać sobie te pieniążki na swoją przyszłość albo spłacać swoje, nie wiem, jakieś zobowiązania, które mi tam gdzieś tam powstały w czasie, gdy mnie nie było. Nie wiem, zamiast robić remont w domu łazienki, to ja znów się muszę bawić w jakieś wydatki. No słuchajcie, taka rzecz jak odkurzacz. Jak odkurzacz. Może się popsuć. Taka rzecz jak telefon. Może ci spaść, pęknąć. Również takie coś się może zdarzyć. Nie wiem. Wizyta u adwokata, bo spotkałeś na swojej drodze niepełnosprawnie umysłowego kolegę. No to też jest jakiś tam... coś tam, wiecie, no to tak, kurczę, no czasem tak jest, no tu wydatki, tylko po prostu tyle się nagromadziło w tak małym okresie czasu, dosłownie półtora tygodnia, bo to jest ten okres, co teraz nie nagrywałem.
No to tyle rzeczy mi się nagromadziło, tyle tych problemów i, że tak powiem, poradzenie sobie z tym wszystkim i z tym, że no trzeba no wydać te pieniążki. A ciężko zarobione pieniądze, no niełatwo się, że tak powiem, oddaje za jakieś rzeczy jeszcze niezwiązane z mojej winy, bo zatankowałem sobie jak milion innych Polaków samochód z rana przy markecie. Z rana tankowaliśmy przy markecie, gdzie miliony Polaków tankują w ciągu dnia i nikt by się chyba nie spodziewał, że sobie zaraz po otwarciu CPN-u zatankujesz wodę zamiast paliwa i ci wypierdzieli kurna cztery wtryski na parę tysięcy. No to, że tak powiem delikatnie, moi widzowie, no idzie się wkurwić. No idzie. No i tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze jestem ciągle głodny, bo jestem na masie. Kanapeczki już są, także na słodko teraz. Dobra, także mówię, także sobie pogadaliśmy, tak wyglądał nasz tydzień nieobecności. Problemy, 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 robota, 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 robota. I głowa wywalona, aż mi dechę podniosło. No tak mi kibel wywaliło w tygodniu. Dobra, tak mniej więcej wiecie obrazowo, roboty postępują. Także mówię, my przystępujemy teraz do szlifowania, Rysiu leci narożniki, tak żeby jutro sobie mam zamiar tutaj prysnąć, zagruntować wszystko, ogólnie prawie cała chłopa leci na biało. Tutaj pójdzie tylko Liro, rusz ty mnie, nie rusz, nie, tu pójdzie siwy, taki gołąbkowy, siwy, gdzieś już na jakimś tam mieszkaniu go malowaliśmy. Ogólnie całe mieszkanie leci na biało magnacikiem, także mamy zakupiony magnat. No co wam mogę jeszcze powiedzieć tutaj na szybko, Mareczek będzie w sobotę, bo to takie wiecie fuszki u Arkadiusza. No i co, no i tak sobie działamy, tam gdzie szafki poleci MPEG, bo tu poleciał MPEG, bo będą pasy roboczy. Czekamy za niedługo na stolarza, w weekend tutaj chcę położyć podłogę, także dlatego dzisiaj się spieszymy ze szlifowaniem, jutro pryskamy, żeby wyjść z kurzu i sobie zagruntujemy jutro, po pryskaniu zagruntuję sobie tu podłogę i zrobię gebelit w tym czasie. No pryskanie to dam godzinę czasu i mam tu pryśnięte, bardziej mi zależy, żeby jutro zrobić gebelit, ustawić go i go płytami obrobić, bo sobie płyteczkami będę dojeżdżał, już na łazienkę wchodził i sobie będziemy tak wykańczać to. Znaczy się na łazienkę wchodzi, dotąd gdzieś dojadę z płytkami, nie? Tutaj sobie powystawiam je, powystawiam sobie troszkę je, no bo jednak tam hydroizolację na podłogę i takie rzeczy będziemy musieli zrobić, także tu sobie ominę te dwie płyteczki, które będą wjeżdżały, sobie polecę tu, a łazieneczka zostanie na później, bo będzie trzeba przystąpić do hydroizolacji i innych takich rzeczy. Także mówię, tutaj sobie tak dojedziemy, żeby dojechać płytkami, także najważniejsze, żeby kuchnię zrobić w płytkach, żeby już że tak powiem, stolarz już praktycznie mógł wchodzić, nie? Sobie tam dubać, żeby nie tracić czasu. Dobra, także lecimy, zabieramy się do roboty z Rysiem i tak troszkę wam poopowiadałem. Ogólnie pozdrawiam widzów z Warszawy, bardzo przyjemna, fajna rodzinka. Także bardzo sympatycznie i bardzo miło będę wspominał owe łazienkę i ubikacje, owe takie ala wakacje delegacyjne, takie wiecie, troszkę pracy, troszkę zwiedzania. Także bardzo sympatyczni ludzie, także jak wy wszyscy, na pewno moi widzowie, jesteście sympatyczni, przemili i przesympatyczni, że w ogóle mnie oglądacie. No, moje wypociny budowlane, także dzięki z całego serduszka, a my się zabieramy za tą robotę i teraz, że tak powiem, po poradzeniu sobie z sytuacją Vivaro, bo dzisiaj zakupiłem jednak te wtryski, także pokupowałem wszystko, pozawoziłem do warsztatu, także ogarnęliśmy sobie tamtą dużą inwestycję, tam czekamy teraz na biały montaż, no i chciałbym się już tam rozliczać za niedługo, bo troszkę tam mam zamrożone, no, a my tutaj też już jesteśmy praktycznie w połowie, także lecimy, a
Na dniach się skontaktuję, znaczy się dzisiaj chyba, bo jutro się skontaktuję już na temat tej następnej pracy, która na nas czeka. Te dwie łazieneczki w domku jednorodziny, tam jeden odcinek był o wycenie, także za chwilę będziemy się przerzucać na te dwie łazienki z graciarnią pomału, także tu mi zostanie tylko zrobienie płyteczek, dosłownie wykończenie tego w panelach i tutaj też już będą tematy zamykane i na dniach się w ciągu półtora tygodnia będę przerzucał na te dwie łazienki, także tam będziecie mieli relacjonowane tak samo jak tutaj. Także subik, łapeczka w górę dla motywacji i komentarz, że byłeś, zwiedziłeś i napisałeś. Jak chcesz napisać. Dobra, lecimy. Także do usłyszenia za niedługo.